Shut up and sit down. Witam serdecznie zespół Kira i Ziu na pierwszym festiwalu wegańskim w Europie. Jak się tutaj czujecie? Bardzo dobrze, jak w domu. Dziękuję. Witam. Fajnie jest. Okej. Okay. Dlaczego wybraliście właśnie taki festiwal do występu swojego? I my go wybraliśmy, to on wybrał nas. Super. A domyślacie się z jakich powodów? Bo te idee są mi bliskie przede wszystkim. Myślę, że wiąże się to z tym, że próbuję żyć w ten sposób, by nie krzywdzić innych.
takie festiwale, nie ma takich festiwali. Dobrze jest się znaleźć w miejscu, w którym ja nie muszę nikomu tłumaczyć, że nie chcę jeść kiełbasy z drożdża. To jest przyjemne. Uh-huh. Dla mnie jest to fajne. Ludzie, są pozytywne wibracje, wiesz, są ludzie XXI wieku tutaj. Ludzie myślą, że wegetarianie, weganie to już w ogóle sekta jakaś, nie? Jakaś nowa religia, a to jest jedyna konieczność człowieczeństwa. Jedyna droga rozwoju człowieczeństwa to jest pozbycie się hodowli i masowego przemysłu spożywczego. 75 miliardów zwierząt, które są hodowane na mięso i na różne rzeczy. Zatruwa tak ziemię, tego nikt nie mówi, bo jakże kotleciarz powie, przyzna się, że to nie jest stare samochody i lodówki, robią dziury ozonowe, tylko właśnie to, że oni żerą te kotlety i tyle marnują jedzenia, no bo nie czarujmy się, jest to straszne marnotrawstwo. Wolimierz miastem turystów. Przynajmniej raz na jakiś czas. Jak jako współorganizator widzisz efekt tego festiwalu? Chodzi mi tutaj o osoby, które przyjechały, o frekwencję, o atmosferę, która tutaj panuje. Jest fantastycznie. No, przede wszystkim widać, że to są osoby, które są jakby troszkę z taką inną świadomością, które są częścią właśnie tego naszego przesłania, prawda? Nawet jeśli nie są weganami. To są osoby, które naprawdę chcą mieć jakiś wpływ na to, żeby ten świat był lepszy i tak naprawdę o to chodzi. Także to nie tylko zespoły, nie tylko ci aktywiści, organizacje, które tutaj przyjechały, ale właśnie sami uczestnicy tworzą tą wspaniałą atmosferę. Nie wiem, czy zauważyłeś, że naprawdę jest tutaj bardzo tak kulturalnie, fajnie, spokojnie. Zdecydowanie, da się to wyczuć. Bardzo czysto, mamy po prostu właśnie tą ekologiczną segregację śmieci po prostu, tak? Już wiele osób mówiło, że nigdy w życiu nie widzieli po prostu festiwalu, na którym byłoby tak czysto, tak fajnie. Cieszę się, Angeliko, że jesteś na pierwszej edycji wegańskiego festiwalu i prowadzisz na nim ciekawe wykłady na temat zwierząt. Chciałem zapytać, co cię zmotywowało, żeby akurat tutaj się pojawić? Tak naprawdę zwierzęta to moja pasja i bardzo lubię o nich czytać książki. Ja potrafię czytać nawet 5 książek o zwierzętach jednocześnie. Też dorastałam do weganizmu, właściwie nie do weganizmu, bo wciąż jestem wegetarianką, ale dorastam do weganizmu. I tak naprawdę te zwierzęta są bardzo silnie powiązane z całym tym ruchem, nazwijmy to, czy ideologią ochrony środowiska, ochrony planety, nieniszczenia jej, nie deforestacji, ochrony zwierząt. I to wszystko jest
tworzy tą całość. I dlatego pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby się tutaj pojawić i pokazać ludziom też, że weganizm to nie tylko ochrona środowiska, nie tylko niejedzenie zwierząt, ale też ich poznawanie. Poznawanie, jakie są te zwierzęta. Zwrócenie uwagi, że one żyją i są wokół nas. I nie są naszymi podwładnymi, tylko są istotami, które żyją wokół nas. Miłość, którą ma człowiek sobie, naprawdę od urodzenia, też jest nakierowana na świat, nie tylko na siebie i na otoczenie, na najbliższą rodzinę, na wszystko, na zwierzęta, drzewa, ziemię. Dlatego chciałbym dla tych zwierzątek biednych. Cześć, Mikołaj Jastrzębski, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt, kampania antyfutrzarska, jutro będzie futro. Przez następne pół godziny będę opowiadał na temat polskiego przemysłu futrzarskiego, na temat tego, dlaczego chcemy go zakazać, na jakim jesteśmy etapie i ogólnie jakie zwierzęta są w Polsce wykorzystywane do futer. Więc zacznijmy od twardych faktów. Każdego roku w Polsce z przeznaczeniem na futro zabijanych jest około 8-10 milionów zwierząt. Są to głównie lisy, norki, jenoty i z roślinożernych szynszyle. We'll be right back.
Dzielimy się. Jesteśmy razem. Dzięki za zaproszenie. Vegan World Festival. Dzięki za inicjatywę. Zupełnie niesamowitą, zupełnie wyjątkową.